Witam serdecznie, ja jestem Zenek, a to jest Duelist. Udało mi się zbierać 1000 golda, więc oznacza to jedno: dzisiaj będzie unboxing. Za chwilę sobie zafunduję. Zafunduję 10 paczek. No i zrobimy unboxing tych paczuszek przy okazji. Udało mi się dość szybko uzbierać golda. Zawsze szybciej udaje mi się zdobywać, czy farmić gold, że tak powiem, w momencie, gdy wbiję 10 rangę i tak naprawdę mogę sobie pozwolić na jakieś granie krapowatymi taliami po to, żeby robić tylko daily questy, tak? Więc one nie gwarantują jakiejś, powiedzmy, wysokiego win ratio, ale po prostu jestem w stanie trzaskać daily questy i dzięki temu po prostu zarabiać więcej golda, tak? To zazwyczaj, no w tym sezonie naparzam Magmarem, więc nie zawsze po prostu trafia się daily quest dla tej frakcji. Dobra, to chyba zaczynamy. Zaczynamy nasz unboxing. Yeah. Co tu wydropiło? Proszę bardzo, legendarka z, kurczę, ząb jadu, Jezus Maria, skrzydła raju, Dune Caster, Orb Weaver. Okej, okay, spoko karcioszki, że tak powiem, coś tu do mnie dzwoni, Jezus Maria. Spoko karcioszki. Trzeci Archon Spellbinder. On często, no jest grany w paru dobrych dekach, więc trzy sztuki, no, wypadałoby mieć, szczerze mówiąc. No, więc szczerze mówiąc wolałbym trzy razy weteran, znaczy wolałbym mieć Silithar Elder trzy razy, czyli tą jaszczurę znoszącą jaja. No ale dobra, no to Archon też jest niezły, to jest neutralka. Wszystkie zaklęcia przeciwnika stają się o jeden punkt many droższe, więc no zobaczymy. Znaczy no, to dobry jest, dobra karcioszka, na pewno jest dobra, nie jest jakaś przeciętna legenda, że tak powiem, na pewno jest to dobra legenda. Skrzydła raju, świetna trójka moim zdaniem. 3-3 statystyki, czyli takie normalne statsy dla trójki, plus jeszcze pasywka, gdy wymieniamy kartę, dostaje buffa plus 2 do ataku. Świetna karta na przykład w talii w jakimś agro Magmara, gdzie jesteśmy w stanie mu dać frenzy jeszcze na przykład, więc no z frenzy i z tymi 5, 6 punktami ataku to tak naprawdę jest mocarną kartą. Okej, okay, to lecimy dalej. Zobaczmy, co mi tutaj dropło tym razem. Kolejna legenda. ładnie, fajne legendy dropią. Trzeci, kurczę, Keeper of the Veil. On trochę stracił, że tak powiem, na wartości w momencie, gdy go znerfiono. Mu te statystyki, on miał przedtem statystyki bodajże 4 na 5, teraz ma 3 na 4. No i Opening Gambit przyzwi randomowego stronnika, który zginął w pojedynku, w danym pojedynku, tak, w którym go zagrywamy. Więc no, teraz jest, powiedzmy, taki średni, ale no nie jest jeszcze zły, powiedzmy, no nie jest beznadziejny, że tak powiem, więc zależy co przyzwie, tak, no może jest szansa, że przyzwie nam jakiegoś, kurczę, bydlaka, koksiura, więc no może się przydać, no ale no, tak czy siak fajna legenda, znaczy fajnie, że wydropiła legenda w kolejnym pakiecie. Okej, co dalej? Cryogenesis, 4 damage'u, dobiera nam przy okazji jeszcze Vespra, że tak powiem. To jest zaklęcie dla Vanarów, dla Vanar Kindred, czy też dla Vanar po prostu. Ghostlings, Sunseer, Sandstrap, zaklęcie do Vetruvian. Choose enemy minion, it can no longer move, czyli taki paraliż, czy też stan dla jednostki, może tylko atakować. No, może być. Trzeci Keeper nie jest najgorszą legendą, że tak powiem. No, jakieś legendy? Tym razem obeszło się bez legend, za to jest jedna rzadka karta tylko. Jedna rzadka karta, 4 komony, Storm Arata, Rogue Warden, Blaze Hound i Siphon Energy. Dispel dla Vetruvian. Blazehound, który stał się nawet grywalny w momencie, gdy troszkę go buffnięto. Zmieniono mu chyba statystyki, dano mu Opening Gambit. Każdy z graczy dobiera po jednej karcie. Więc nawet dobra trójka, szczerze mówiąc. Dobra trójeczka. Dobre statystyki jak na trójkę. 4 na 3, no jeszcze Opening Gambit, więc nie jest najgorszy. Storm Arata za 6, 6, 5, latający żuk. Ciskający piorunami, tak jak widać. No i za 5 strzelec, 4 na 3 Rogue Warden. No w dualiście wszyscy strzelcy są dość drodzy.
A więc no za piątkę statystyki 4 na 3 to szczerze mówiąc szału żadnego nie ma. To są statystyki trójki tak naprawdę dobre, a to jest 5 many. Więc no, ale to jest strzelec, więc no, nie ma co się dziwić. Strzelcy po prostu są w tej karciance dobrze. Okej. Lecimy dalej. Kolejna legenda. Nice! Panie, ale legendę dropią z tych pakietów. Spectral Revenant, czy jakkolwiek to się tam czyta. Spectral, ogólnie niech będzie Spectral. To chyba pierwsza legenda tego typu. Można będzie jakieś fajne agro na Abyssian złożyć w końcu. Bo do tej pory nie miałem chyba ani jednej karty tego typu. Za 7, 6 na 6, Rush, czyli szybki atak. Za każdym razem, kiedy... This damage an enemy minion deal for damage. Czyli za każdym razem, kiedy atakujemy miniona przeciwnika, on przy okazji jeszcze z pasywki zadaje 4 damage'u wrogiemu generałowi. No więc no mocarna karta, szczerze mówiąc, mocarna legenda za 7. Sidwell Guard Squire. On był kartą podstawową, a teraz stał się, że tak powiem, commonem, czyli dropi z pakietów, a w poprzedniej wersji, jeszcze przed update'em, że tak powiem, ostatnim, był tak naprawdę jako karta podstawowa, więc w ogóle nie dropił z pakietów, więc tu się powiedzmy trochę zmieniło. No ale statystyki mu się nie zmieniły, za 1, 1, 4, no, dobra jedynka powiedzmy. Orthweaver, powiedzmy, że nawet dobra trójka. No i coś jeszcze, Sandtrap i Ancestral Divination. Whenever you summon a minion from your action bar, this turn draw a card. Czyli za każdym razem, gdy zagrywamy stronnika z naszej ręki, dobieramy kartę po zagraniu tego zaklęcia. No może być za jeden, więc nie jest drogie. Dobra, lecimy dalej. Tak, dropnie legenda znowu, jest legenda znowu. Uwaga, co to? No spokloko, co to jest? Boże, Nether Summoning, coś dla Abyssian, no tego to nie znam w ogóle. Summon two random minions destroyed since your last turn on random spaces nearby on general. Ej, dobre to jest! Za piątkę przyzywamy dwóch stronników, którzy zginęli w naszej ostatniej turze. Oczywiście randomowych stronników, tak? Jeżeli straciliśmy trzech, czterech, no to... Oczywiście RNG za nas, że tak powiem, zadecyduje. Fierce Sword of a Crane, czy a Crane, za 7, 7, 7, za 6. No teraz jest dobra, szczerze mówiąc, ta karta. Ona dostała buffa, tak naprawdę. Fire Blazer za piątkę, 5, 5, prowokacja. No, idzie w tłoku. Wolf Raven, 1, 4, latający. Infiltracja plus 3, to jest karta dla Vanar za trójkę. No i Mał, który dostał buffa tak naprawdę. Jest całkiem spoko, jest teraz grany. No przynajmniej ja go gram w tym swoim agro takim na Magmarze. Statystyki 2 na 2, Opening Gambit, zadaj 2 damage'u po bliskiej wrogiej jednostce, czy też jednostce, która znajduje się obok niego. Oczywiście wrogiej jednostce. Dobra. Fajny pakiecik, kolejna legenda. Może być. No tym razem obeszłem się, że tak powiem, smakiem. Nie ma legendy. Ale Jade Monk. Nie wiem, ile ich mam. Chyba dwóch co najmniej. Może trzech, nie pamiętam. No może będzie czwarty. Frostbone Naga, Abyssal Juggernaut mam trzech na stówę. Windstorm Obelisk mam chyba dwie sztuki. Nie przepadam za tym obeliskiem, bo on daje derwiszom plus jeden do zdrowia. Wolę po prostu obeliski, które dają atak tak naprawdę na derwiszach. Flash Reincarnation. The next minion you summon this turn cost less and takes 2 damage. Czyli kolejny minion, w którego zagramy, kosztuje dwa mniej, ale zadajemy mu 2 damage'u. Czy też dostaje 2 punkty obrażeń w momencie, gdy pojawia się na polu bitwy. I Frostbone Naga. Kiedyś to grałem w talii Leonara, teraz szczerze mówiąc ta talia trochę wypadła z mety, więc szczerze mówiąc na razie do niczego tego nie używam. Ale to jest dobra karta, wydaje mi się, że ma fajny potencjał z tym swoim Opening Gambitem zadającym 2 damage'u wszystkiemu, co znajduje się obok niej. Czyli naszym jednostkom też. Takie aue. Czasami przydatne, szczerze mówiąc. Trzeba dobrze to zagrać. Okej. Co by tutaj dropło? Juxt opposition. Switch position between any two minions. Ciekawe, ile mam sztuk tego. Coś szczerze, no dwie na pewno mam sztuki tego wynalazku. Crossbones może być, nawet dobra trójka niszcząca jednego wybranego strzelca. Nawet spoko opcja.
A co my tu mamy? First Sword, kolejny Siphon Energy, czy jakkolwiek to się tam czyta, Mist Walking. A co to za Mist Walking? Teleport your general up to two spaces. A, teleportuje nam generała. No okej, dwie karciochy dla Songhai. Musiałbym coś złożyć. W obecnej mecie Songhai chyba jest dalej dobry, więc wypadałoby coś złożyć dla tej frakcji w końcu. Jakoś się specjalnie za tą frakcją przepadam. Szczerze mówiąc, dalej nie ma. Ej, Kolosus jest kolejny, grubo. Mam jednego Kolosusa, a ta karta jest całkiem spoko w obecnej mecie, tak mi się wydaje. Dobry bydlak, tak jak widać. Za 5 many 1 na 7, więc trochę takie dziwaczne statystyki, ale ma grow 4 na 4. No, jeśli go przeciwnik nie porobi do następnej tury albo nie wyciszy, to będzie miał statystyki 5 na 11, więc będzie naprawdę mocarny, szczerze mówiąc. I co turę będzie mu przybywało 4-4, więc Mistrzostwo Świata. A jeśli przeciwnik go nie wyciszy albo nie zabije, no to będzie miał troszeczkę przechlapane. Jeszcze jak mu damy jakieś frenzy, to już w ogóle może być masakra z tą kartą. Czyli szeroki atak. Sand Hoover 3x3 za trójkę. Cannot be targeted by enemy spells. No jest derwiszem, więc można na niego zagrać. Boże, wleciało mi z głowy to zaklęcie. Legendarne za 3 bodajże many, które daje im blasta wszystkim derwiszom, więc to może być mocarne. Zwłaszcza, że takiego Sandhoovera nie można targetować z zaklęciami. Znaczy, wróg nie może targetować go swoimi zaklęciami, więc go nie wyciszy niczym. No przynajmniej zaklęciem go nie wyciszy. Więc to może być spoko combo, że tak powiem. Blast na nim zagrać to może być całkiem fajne. Whistling Blade, no tak jak widać, jakaś dziwaczna karta. Znaczy, no, dziwaczna, no, trochę śmieszna. Za 7 many 2 na 15, szczerze mówiąc, to chyba jedyna taka karta w grze z takimi statystykami, z taką, że tak powiem, rozpiętością pomiędzy atakiem a punktami zdrowia. Ale to by się fajnie sprawdziło na przykład w tym, w talii Lyonara z Divine Bond. Dajemy mu, kurczę, zarzucamy na niego zaklęcie, które przenosi jego punkty, znaczy też dodaje jego punkty zdrowia do ataku i mamy OTK, że tak powiem prawie. Co tutaj jeszcze mamy? Grasp of Agony i Bone Chill Barrier. Jakaś bariera Summon 3 połączone z sobą ściany tak naprawdę, które są wesprami. Każdy minion, który zaatakuje taką barierę, czy też taką ścianę, zostaje ogłuszony na jedną turę bodajże. Dobra, lecimy dalej. Kolejny pakiecik. Jakaś legenda? Nope, nie ma legendy, nie ma epika. Razorback, Eggmorph, Dunecaster, War Talon. Frenzy i prowokacja. To jest to ciekawa karteczka, nawet dobra. Frenzy i prowokacja za 7. No, 4 na 9 statystyki ujdą w tłoku. A, i co to jeszcze mamy? Flash Reincarnation. Ale nie dostałem tych commonów, kurczę blada, z jakiegoś commona z ostatniego, że tak powiem, z ostatniego sezonu, czyli te commony, kurczę blade, z tym. Commony z tym shieldem, kurczę, żadnego nie dostałem, coś szczerze muszę sobie je skraftować, bo te commony są naprawdę dobre. Zaraz wam pokażę, o co mi chodzi. Dagger Kiri 2 na 8 za 5, Clarity, czyli podwójny atak, Direct Frenzy plus 1 do ataku, zaklęcie dla Magmara, Frenzy tak samo, znaczy Frenzy. Co to jeszcze? Veteran Sylitar, dobra czwórka dla Magmara znowu, Scarlet Viper. Za piątkę 2 na 5. No, trochę ten, ale lata i ma backstaba, więc jak z backstaba walnie, no to może być niezła zadyma, że tak powiem. No, taka piątka, taka sobie troszkę. Trochę słabe statystyki jak na piątkę. No i Flame Blood Warlock. Za dwójkę 3 na 1 i Opening Gambit zadaj 3 damage'u obydwu generałom. No dość często grane w jakichś takich agrotaliach, tak? Jakieś rzeczy po prostu w taliach, które biją na twarz tak naprawdę przeciwnika i w ogóle pomijają tak naprawdę cokolwiek on zrobi, cokolwiek zagra, to tak naprawdę wszystko pomijają, tylko bijemy na twarz i tyle. No zazwyczaj po prostu ta karta znajduje się w takich taliach. Dobra, to tyle. Wszystkie orby otworzone, 44 karcioszki. No ładne, kurczę, tak powiem, legendy mi wydropiły. Lynx, no proszę, Flameblood Warlock, czwarty, Lynx też czwarty, Maul też czwarty, Blazehound czwarty, Crossbones czwarty, no już naprawdę mam sporo kart, więc te karciochy będą nawet epic, proszę bardzo, Venom Tooth się trafił, kurczę, czwarty, Sunseer czwarta, Frostbone Naga czwarta, Wings of Paradise czwarte. No wszystko to będzie tak naprawdę że tak powiem, do zdisenchantowania albo do spalenia. Po prostu dostanę pył za te karty i tyle w temacie. Trzeci kucyk, to mi się podoba. Dobra, kurczę, legenda.
Rogue Warden, czwarta sztuka, trzecia sztuka Archon Spellbindera, piąta, pięć sztuk tak naprawdę z mieczyka First Sword of Akrain. Coś tu jeszcze dropło, czwarta Arata. Co tu jeszcze mamy? Czwarty Talon, czwarte Whistling Blade. Wszystko tak naprawdę będzie do spalenia i dostanę pył za to. Teraz tak, czwarty Silver Guard Squire. A coś tu jeszcze jest fajnego? To tyle. Trzecia sztuka, trzecia sztuka Epika, to mi się podoba. Juxtaposition. Może być. Trzecia sztuka Mistwalking. Czwarty Monk. Czwarta Scarlet. No proszę bardzo, wszystkie karty się zdublowały, że tak podwójne, znaczy podwójne, poczwórne i cztery, albo nawet pięć sztuk tak naprawdę mam ze wszystkich kart. Więc praktycznie wszystkie karty do spalenia, lol. Dobra opcja. Ord Weaver, piąty. O, Sand Hoover to był drugi dopiero. Dopiero jedną sztukę tego wynalazku miałem. Okej, to przynajmniej coś nowego się trafiło. Czwarte obelisk, a myślałem, że to będzie trzeci dopiero, to też do spalania będzie. Czwarta sztuka zaklęcia, czwarta sztuka Grasp of Agony. Darkfire Sacrifice, to też czwarta sztuka, to co przed chwilą mówiłem. Czwarty Abyssal Juggernaut, pierwsza sztuka Nether Summoning, okej. No i pierwsza sztuka Spectrala. Dobra siódemka do jakiegoś agro. Trzecia sztuka Flash Reincarnation, serio? Frenzy, czwarta, ale będę miał pyłu, o mój Boże. Eggmorph, trzecie. Czwarty Veteran Solitar, drugi Colossus, to mi się podoba. No i został nam Varan. Vanar. Varan to taka duża jaszczurka. Okej, Cryogenesis, czwarta sztuka. No masa tych kart tak naprawdę. To, nie wiem, to 70% kart będzie do spalania z tego unboxingu tak naprawdę, co najmniej. Zobaczmy, ile pyłu dostanę. Będzie sporo. 500, ładnie. Tak, no tak jak powiem, to co najmniej 70 kart z tego unboxingu poszło do spyłowania tak naprawdę, bo miałem, no to wszystko się po prostu już dublowało, a w sumie nie dublowało, tylko się tworzyły czwarte i piąte sztuki z tych kart. Dobra, ale no fajne legendarki dropu, już nie chcę mi się wracać do nich, ale naprawdę dobre legendy. No szkoda tylko, że ja właśnie miałem wam pokazać, na których mi kartach zależy. To są te karcioszki neutralne. A neutralne karty z ostatniego, że tak powiem, dodatku, czy te ostatnie karty, które zostały dodane. No, jeszcze nie wiem, kiedy ten unboxing tak naprawdę wrzucę, więc to pewnie może być ze sporym, że tak powiem, spóźnieniem. A więc zobaczymy, czy to będzie na czasie ten unboxing, czy nie, że tak powiem. No, ale tak czy siak karty się liczą, więc. No właśnie tego mi brakuje. Shafir Seer. Za trójkę 2x2 i ma Force Fielda. To ten Force Field jest naprawdę niezły. Tak mi się wydaje. Ale przez to, że to w następnym turze się odradza te pole siłowe, więc to jest naprawdę mocarne. O, i ten typek, Sunsteel Defender. Za piątkę 5 na 1, Force Field i Clarity. No to jest niezła opcja tak naprawdę. 10 damage w jednej turze jest w stanie wbić. Więc no niezła piątka, ciekawa. Niestety żadnym jeszcze nie dropnął, szkoda. To jest kurczę rzadka karta, to nie jest common. Sobie go skraftuję po prostu, pewnie coś czuję i tyle, prędzej czy później, jeżeli mi nie dropnie. Dobra, ja będę kończył, dzięki wielkie i do zobaczenia w kolejnych odcineczkach z Duelist, nie tylko. Na razie, hej!